Cześć, witajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale FIFA 20 Ultimate Team na moim kanale. Co że się w kapturze, no ale moje włosy są w takim stanie, że nie chcielibyście ich widzieć. Dzisiaj odcinek nagrywany stricte na żywo, specjalnie pod ten materiał, nie z jakiegoś streama czy czegokolwiek innego. Troszkę brakowało mi tej formy ostatnio, bo ostatnimi czasy, praktycznie cały czas były relacje jakieś z nagrody ze streama. A takie odcinki bardziej letowe w tygodniu, moim też są w porządku. Wszyscy dostali kartę specjalną w tej grze, albo no prawie wszyscy ci najlepsi na świecie, nominowani do Toty. powiem wam szczerze, design tych kart jest po prostu kosmiczny. Nie wiem, czy tak też będzie wyglądać jakby cała drużyna Toty, że ta karta w sensie będzie miała taki sam design, Możecie da znać w komentarzu, jeśli ktoś się w tym orientuje. Co prawda, statystyki e, ci dani Zawodnicy nie mają jakichś mega wybitnych, no bo to jest tylko plus jeden do każdej poszczególnej statystyki, oraz oczywiście overall. Co za tym idzie, cena też nie jest jakoś bardziej wygórowana, no ale musi się przyznać, że co, jak co, i jej to po prostu potrafi, potrafi zrobić takie smaczki. Ja oczywiście nie mogłem się nie skusić, żeby nie zagrać choć jedną tak pięknie wyglądającą kartą. Najmniej na papierze dwie karty, aż dołączyły do mojego składu, który troszkę został zmieniony. Także Zobaczcie, jak on teraz się prezentuje. Nie jest to kolejny odcinek zbudowania składu, ale po prostu omówię na szybkości każdego poszczególnego zawodnika. Dehea, kupiłem go yy, we wtorek, bo troszkę irytowała mnie. Nie, we wtorek, w poniedziałek. Liga skończyła w niedzielę. Ja go kupiłem na następny dzień, ale on troszkę mnie poddenerwował. A jako, że Dehea ma 10 zgrania, to postanowiłem też, jeszcze go przetestować, bo na dłuższą metę w tej grze jeszcze nim nie grałem. I powiem wam, że no, po 5 spotkaniach nie ma jeszcze co go oceniać, ale wydaje się całkiem solidny. Nelson Semedo, legenda klubu. Za chwilę, 400 spotkanie na środek obrony. Virgil van Dijk Champions League to jest niebieska karta, ale jeszcze nie ta niebieska, o którą nam chodzi. W dzisiejszym filmie 40 spotkań, już zanim e, sprzedałem Militao za 730 tysięcy monet, co się okazało super inwestycją, bo na Militao zarobiłem ponad 300 tysięcy monet. Na chwilę obecną kosztuje, jak nagrałem ten materiał, 630. Także dobrze, naprawdę dobrze, że go sprzedałem. Obok Wandajka, dołączył Fernando. Jero, e, Ruiz z jedną bramkę jeszcze już w 14 spotkaniach, czyli lepiej, lepiej niż Van sobie radzi, ciekawa karta, na pewno niektórzy ludzie teraz troszkę wyśmieją z miejsca Hiszpana, ale ja lubię testować w tej grze karty, które nie są zbytnio e, bardzo nachajpowane no, co prawda nie są na pewno warty ceny, bo kosztują aż 350 tysięcy monet, ale daje zgranie każdemu, a co jeśli ma się w składzie Wandajka, jest Ciężkie, żeby go połączyć w jakiejś hybrydzie. Jeśli nie chce się grać z jakimś Arnoldem bądź Robertsonem, a ja tymi gośćmi nie chcę grać, bo na lewej obronie mam Ferlanda Mendiego, e, top 3 lewych obrońców w grze. Dalej Frankie de Jong wersja Team of the Year, bo Nominate Team of the Year, ale trzymajmy się Team of the Year, bo lepiej brzmi. A do tego jest Barcelony. No, czego chcieć więcej? Styl gry, cień. 3 asysty, 100 tysięcy monet, statystyki nie są wybitne, ale w rękim grami się znakomicie, takich podań w środku polami brakowało, a żeby te podania były jeszcze lepsze, a żeby był też ktoś, kto potrafi zagrać w defensywie, obok niego pojawił się Gini Wijnaldum z Liverpoolu, a do tego daje Hyperlinka yy, Van Dijkowi. kosztuje tylko 50 tysięcy monet, także naprawdę mega okazje są, jak na razie w tej grze warto przetestować sobie Wijnalduma, naprawdę polecam. p bardzo oklepana karta, nadal bardzo dobra Leo Messi, narzekałem na niego Cały weekend grało mi się nim tragicznie Ale powoli, powoli jest coraz lepiej Dam mu czas, nie będę go sprzedawał, Bo zdaję sobie sprawę, że jest to top 3 kart W tej grze jeśli chodzi o zwykłe karty Także nie ma sensu Memphis Depay, tutaj na pewno wiele będzie pytań Jeśli chodzi o tego gościa Ale statystyki ma dobre To jest pierwsza liga oraz full Champions 20 spotkań, 19 bramek oraz 6 asyst I w tym full champion po ostatnim Grało mi się właśnie nim najlepiej Z całej tej drużyny, co ciekawe Chociaż Frankiego i Duma jeszcze w tym full champion nie było Tylko mam dopiero na ostatnie 5 spotkań no Jak jest Memphis, jak jest Mbappe, no to musi być również Neymar, tak wygląda ta ekipa Przed meczem Bo w trakcie oczywiście formacja 4-2-3-1 4-4-2 to już zależy jak leży Quincy Prom's Bergwine, Dembele To są goście, których z ławki zawsze wpuszczam testowałem sobie tego troszkę w ambisakę w meczach towarzyskich ze znajomymi, nie wiem jak gra na dłuższym metę ucznia rivals ale po tych opiniach co słyszałem i po tych kilku spotkaniach, które nim zagrałem no nie jest to wybitny prawy obrońca Bo Jak coś jest za darmo i gra jak glory To na pewno będzie ok Także wszyscy mają 10 zgrania Oprócz oczywiście Memphis'a Depaya Którego jest bardzo ciężko połączyć No i Semedo ze względu na to, że nie jest na swojej pozycji No DH jeszcze musi zagrać 5 spotkań, żeby wybić lealność Także wygląda to co najmniej dobrze W trakcie meczu aktualnie gram Bapę na lewej, Neymar'em na eśpo Messi na prawej, Depay'em na NC Tak mi się na chwilę obecną bardzo dobrze i nie zamieniam tego nie zamierzam tego zmieniać dałem sobie yy, na bokach zostawaj z tyłu środek, zostawaj z tyłu ukrycie środka, cicho chłopaki nie mają nic oprócz tego, że mamy pole karne przy centrach i Messi wolna pozycja, choć bapę chyba, no Mbappe na chwilę obecną ma też, ale to chyba mu raczej zmienię yy, no i Depay Depay nie ma nic, taktykę pokazywałem w poprzednich materiałach, także jeśli ktoś jest ciekawy to zapraszam serdecznie, warto zajrzeć, bo tam troszkę o tym pogadałem a oprócz tego footmas, Futmas Nastąpił, footmas przymierzył, bo święta tuż, tuż Jason Murio statystyk nie ma najgorszych, ale wybitnik też nie ma. Markus Rashford, uwielbiałem gościa na początku gry, teraz też ma dobrą kartę. genialna siła strzału, fajne tempo, wytrzymałość 90, ale prawdopodobnie nie jest wart ceny. Ponad 200 tysięcy monet trzeba za niego zapłacić. No naprawdę te footmasowe wyzwania są tragiczne, choć wie, że nie zrobiłem jakiegoś, chyba dopiero dwa. Także to widać mój poziom aktualny w tegorocznym SBC ale to chyba mogę sobie zrobić yy, Bo tutaj będzie mega paczka do tworzenia Także krótkie cięcie i tam zrobię sobie to w 40 minut i wracam z jednego klubu maksymalnie jeden dobra, wiecie co, ja chyba tym zajmę się jednak yy, kiedy indziej albo, albo w ogóle za ciężkie za są te wyzwania i zagramy sobie jakiś meczek, no bo jak już zostawiłem mój składnik, no to warto by było przetestować, a dawno, naprawdę dawno na odcinku nie grałem. Dobra, mamy jakiegoś oponenta, zobaczmy jak prezentuje się jego składzik, jak na ten etap gry, jest on tragiczny, wow, wow, I dawno, naprawdę dawno nie trafiłem na tak słaby skład na aktualnie moim skill ratingu, mimo że ostatnio Division Rivals gram bardzo, ale to bardzo mało, troszkę zniechęcił mnie ten tryb gry do siebie w tym roku, ale składzik jest słaby, albo ja po prostu tak długo nie grałem, że stanąłem w miejscu, i tu już ludzie doganiają. po Messi możemy pokręcić trochę gościa. Foul? okej, okay, faul. Mega blisko do bramki, także można zaskoczyć. Nie wiem, czy będę uderzał, zależy jak się zachowa bramkarzem. Ale może być groźnie. Zmienimy sobie na Messiego. Edwin Wandersar na bramce. Okej, okay, przesywa się, więc raczej uderzać. Nie, nie, nie będę uderzał, bo to bez sensu. Spróbujemy najprostszego rozwiązania. Messi na krótki. Uderzenie z fa a z fałsza, Messi! Ooo! Ojojoj, no dobra. Wylało się strasznie, przecież jakby by się poirytował pewnie, gdyby stracił po tym bramkę, ale mimo wszystko to jest Messi i to powinien być gol. Sytuacji właśnie mi nie wykorzystał w tym FC, a potem się dziwicie, że ja na niego narzekam. Neymar! Właśnie. Neymar takich sytuacji nie marnuję, najlepsze SPO w grze jakim grałem, nie gra mi się nikim lepiej w tej grze od Neymara. 1 do 0 w 10 minucie, let's go. Jero, nie trafiłem czysto, w Jezusa, dlatego przeciwnik nadal ma piłkę, ale Semedo to jest zawodnik, którego bardzo ciężko jest zabrać na tempo. Virgil van Dijk oraz Jero na środku obrony to jest bardzo klo klocowaty środek, no bo powiem Wam, że nawet specjalnie do niego podam, Jero w tej grze wygląda jak totalna szafa. On jest... Podobnych gabarytów jak Wandek. no, ciekawie to wygląda, ale naprawdę póki co przyjemnie mi się gra Hiszpanem, ze względu na to, że też jest trochę specyficzną kartą, ja ten tryb gry, bo nie gram ani Militao, ani Engle, gram Jero, że jest to troszkę ciekawe. Jero, test szybkościowy z Kylianem Bapę i nie będę na niego narzekał, no bo to mało kto ma taki pojedynek, szansę wygrać, Gabriel Jesus! W nie miał tak naprawdę stuprocentową sytuację, a skiepścił ją sam. Nie wiem dlaczego chciał uderzać w takiej sytuacji tyłem do bramki, miał wystarczająco miejsce i czasu, żeby się zdążyć obrócić, ale gra formacją 4-4-2 gra perfidnie każdą akcję, żeby uruchomić, że rzuca bądź imbapę na piłki prosto padła, a także tego trzeba się ustrzegać i spokojnie dowieć, zwycięstwo dokończyć dowieść. Gra dalej swoje, ale nie tracić głupio piłek w środku pola. Memphis na przedpolu porobił lęgle, ale ten nieszczęsny słupek dzisiaj robi robotę. Panowie z Holandii na bramce, wielka szkoda, no bo mogliśmy mieć 2 do zera. A Memphisem gra się bardzo dobrze. Nie przed meczem kondycji. Już jest to odczuwalne na takiej karcie jak na przykład Messi, gdzie gra na dla tej kondycji. Jak wiemy jest nie ma za dużo w tej grze. Kylian Mbappé, próba wejścia w pole karne. Tam jest. No, ktoś był, ale po co do niego podać? Był postrada przeciwnika w środku boiska. I to my będziemy mieć jakąkolwiek szansę na ostatnią akcję w pierwszej części tego spotkania. Mbappé, troszkę się pogubiłem, Francuzem, ale może jeszcze coś z tego wyjść. No, wyjdzie, nie wyjdzie. Wandersar interweniuje, a znowu była jakaś ciekawa odbitka. Niestety kończy się pierwsze tego spotkania. No, prowadzimy, to jest najważniejsze, ale nie wygląda ogólnie. Ten mecz jakoś nadzwyczajnie. Statystyki wyraźnie na naszą korzyść, ale kogo interesują statystyki w tej grze? Jakaś nowa gwiazda na boisku. Nie wiem kogo on na atak, ale wygląda on co najmniej jak Łukasz Teodorczyk na sterydach. Także obawiam się. Jeszcze Gnabry wszedł na drugie skrzydło, ale kto to jest ten blondyn? Arnautowicz! Ok, czyli pewnie Inform84. I Messi traci piłkę, i niedobrze. I Arnautowicz. Troszkę teraz mniej tego tempa będzie miał w ataku. Ale na pewno może być skuteczniejszy w polu karnym Skrzydle, miejsca sporo, ale Ale od razu presję na stronę przeciwnika I te mniejsze Miejsce się maleje, miejsce Nieważne o co chodzi, ważne O Jezus Maria, no tak się pogubiłem W tym co chciałem powiedzieć, że zepsułem 100% sytuację Tutaj powinno już być po meczu Neymarem, ale no spóźniłem. spóźniłem się zdecydowanie z tym Bolorolem. Ciekawie się gra Leo Messi, bajeczna piłka od Semedo, może wejść po lekarne, robi to Messi po, po długim słupku. Okej, okay, no i o to chodzi. Pięknie 60. spotkania. Czego nie wykorzystałem, no to się zrekompensowałem troszkę ładniejszą akcją. Przeciwnik chyba się nie spodziewał takiego zejścia. I Roberto Carlos Varan oraz Edwin van der Sar zostali potężnie poskromieni i tutaj już raczej nic złego nie powinno się wydarzyć w tym spotkaniu, no chyba, że coś mi odbije, a to jest prawdopodobne. Bapę faulowany tym razem przez Lęgle. i spróbujemy sobie, bo to będzie nasza ostatnia akcja. Leo Messi podejdzie oczywiście do swojego fragmentu gry. Dużo bramek zwolnych nie strzałem, bo bardzo rzadko z nich uderzam, ale to swoją drogą. Leo Messi, no proszę bardzo, został przesunięty Wandersar. No i to raczej nie miało większego powodzenia, ale próba nie była najgorsza. Jak na kogoś, kto yy, tych wolnych często nie wykonuje, no to musicie przyznać, że ten strzał nie był chyba tragiczny, ok? I cyk, i koniec meczu, tak jest. 94 mi to na zegarze, to już się musiało skończyć. Zwycięstwo bardzo jednostronne. Spotkanie mimo wszystko, zaraz tam sobie zobaczymy, jak to wyglądało po drugiej połowie. Czy przeciwnik trochę się odchchknął, ale wydaje mi się, że nie. Tak jest: jeden szał oddał, w drugiej połowie my troszkę więcej. 2 do 0 wygrywamy to spotkanie. O proszę, bo w sobie nie wiedziałem, ile nawet mam punktów, no to już wiem. 2166. Czyli z tego co widzę trzeba będzie troszkę nadgonić. Może w tym tygodniu na streamach sobie troszkę pogramdy wyżer Rivals, jeśli będę miał ochotę. No bo żeby nie było wstydu, nie wiecie o co chodzi. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeśli on się spodobał, czy ustawić łapkę w górę. Jeśli ktoś jest nowy, zapraszam do subskrybowania mojego kanału w przycisk, który jest o kolorze pięknego Memphisa Depaya. Zapraszam serdecznie, także trzymajcie się i do następnego razu. Yo.